duchu moich ust. Już jako młokos najbardziej lubiłem, gdy murzyn bił w kokos i śpiewałem. Myślę, że powiem wam, iż już jako młokos najbardziej lubiłem, gdy murzyn bił w kokos i śpiewałem. Byłem wtedy dzieckiem jeszcze, wszyscy traktowali mnie już jak powietrze. To pewnie dlatego, że chodziłem w swetrze, bo miałem gardło słabe i płuca nie najlepsze. Panowie, to skandal był w ogóle, niech każdy się dowie, jak gnoili mnie szkolni żule. Kazali mi rzec z podłogi kiepy, ściągali mi gacie do kola. Niestety, tak wygląda szkoła. Żułem kiepa oraz oddawałem im drugie śniadanie. Miałem pecha, prawda, ale kiedy się sprzeciwiałem za taki nietakt, palili mnie zapalnikiem, strzelali za mną z procy. Byłem nikim od rana do nocy, musiałem to znosić, w końcu rzekłem dosyć. Mnie chciano plasteliną stymulować analnie. Ja doznałem zbyt wielu ataków ich na mnie. Ja doznałem zbyt wielu ataków ich na mnie. W jednej chwili znalazłem odpowiedź, by kumple mnie lubili, co ze sobą zrobić. Upodobnić się do nich w każdym detalu, chodzić do hybryd i słuchać metalu, wypisać się z klubu miłośników pedału. Członkostwo tam było niewskazane, zostało to przywitane gromkimi oklaskami, lecz też zwisło mi straszliwym ciężarem. Potrzeba wam wiedzieć, że do tej pory jako młokos najbardziej lubiłem, gdy murzyn bił w kokos i śpiewałem. Już jako mikroskopijny młokos najbardziej kochałem, gdy murzyn uderzał w kokos, śpiewając. Decyzja o zmianie, ona okazała się trafiona i bystra jak Wisła, błyskotliwa jak iskra. Zaczęły przybywać delegacje z kwiatami, a w nich ci sami koledzy, co szli mi wczoraj do tornistra. Na to diktum wpadłem na pomysł złoty. Młodzież najlepiej lgnie i ciągnie do głupoty. Pamiętając o tym, miałem ochotę zaimponować tym, co tylko najgorsze teraz. Do dzieła już nie ma mnie w składzie drugiej ligi, bo usmażyłem swoje no i nagrałem swoje życie. Stado było zachwycone, tego tu jeszcze nie widziano. Kołem zasnąłem wieczorem, bosem zbudziłem się rano. Kontynuując rolę klauna, chciałem koniecznie spalić Brauna, lecz nie ubogaciłem życiowej wiedzy o ów upojny dym. Było mi wstyd, ponieważ nie znałem żadnego handlarza tym. Choć wiedzę o tripach z internetu zyskałem, bo kto nie wie nic o tyren, nie wie nic dalej. Pulsująca kupa prowad wuda, wyczyniałem wielkie cuda, wszystko co tylko byle bryl się uda. Wypełniłem się wiedzą od każdej strony, wszyscy wiedzą, że jestem doświadczony. Morał, czy przystoi imponować byle komu, czy lepiej zostać w ciepłych kapciach przy kolacji w domu. Czas ten dawny, dusz na nim zbiera. Byłeś wtedy zabawny, dużo bardziej niż teraz. Przyznam, był z ciebie fajny mężczyzna. Lecz przecież to nie byłem ja, to mój brat bliźniak, więc spokój. Powiem ci dzisiaj, Polska to ojczyzna robotów i ojczyzna mile sady i pisa. Na stanie w moim pokoju spisa jego foto swoja, bardzo lubię, kiedy murzyn bije w kokos. Czytaj z ruchu ust moich, już jako młokos najbardziej lubiłem, gdy murzyn bił w kokos. Uwielbiałem to, gdy on uderzał w kokos. Kochałem to, gdy on atakował kokos. Dziś do tego wróciłem i cieszę się ogromnie, że żadnych synów nie ma koło mnie. Teraz ty, teraz kolej twoja, zrób to dla mnie, zrób to dla Leroya.